Mam spotkanie autorskie z panem Wojciechem Sulińskim. Promocja książki, najnowszej książki Logotonia 3.0. Prowadzi pan redaktor Krzysztof Skowrański. Zapraszam państwa do udziału. Jeszcze powiem tylko, że konferencja przedpołudniowa wypracowała za pomocą pana profesora Piotrowskiego taki apel do prokuratora generalnego, uczestników konferencji o prawdzie w życiu publicznym zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUR, który wpuszczę, państwo sobie będą mogli to przeczytać, o wznowienie śledztwa i o rozliczenie spraw, które od 30 lat stoją kamieniem całemu społeczeństwu i wszystkim instytucjom, które będą się tym zająć. Także tu jest, ja to za bardzo przepraszam, kartek, to coś dołączymy. Czyli nie tylko przeczytać, ale również podpisać. Jeżeli ktoś uważa, że trzeba podpisać i czuje taką potrzebę. Dobry wieczór państwu, Krzysztof Skowroński. Będę miał przyjemność posłuchać Wojtka, a słucham Wojtka i tego, co Wojtek mówi na temat historii dotyczącej ostatnich dni księdza Jerzego. To jest opowieść fascynująca. Muszę powiedzieć, że im dłużej jej słucham, im częściej jej słucham, tym oczywiście po pierwsze więcej wiem, po drugie więcej zapamiętuję, a po trzecie coraz bardziej przekonuję się, że ta książka i w tej książce, ta książka ma walor bycia książką, dokumentem, książką prawdziwą. Ona, ta książka jest książką prawdziwą na dwa sposoby. Po pierwsze, Wojtek Sumliński, pan redaktor Wojtek Sumliński, Wojciech Sumliński, napisał książkę Lobotomia 3.0 z serca. To znaczy, to nie jest książka dziennikarska. Ja już mu zabieram teraz pracę, bo on normalnie on to mówił. A teraz ja to mówię. Napisał książkę Lobotomia 3.0 z serca. To znaczy, jest człowiekiem, który miał radość jako młodzieniec 15-letni poznać księdza Jerzego i tak jak my, mieszkańcy Warszawy, uczestniczyć w mszach za ojczyznę. To jest nasze pokoleniowe przeżycie, ksiądz Jerzy. A po drugie, jest to książka, która jest opowieścią dokumentalną. Jest opowieścią, w której Wojtek zmaga się z próbą odpowiedzenia na pytanie, jak było, co się zdarzyło między 19 października a końcem października 1984 roku. I to jest tak, że jeżdżąc z Wojtkiem, słuchając Wojtka, ale słuchając też rozmaitych osób, które komentują i mówią o tej książce, często spierają się z tą książką, przekonuje się, że na każde pytanie, czy na każdy zarzut Wojciech Sumliński ma odpowiedź. To jest siła tej książki. Nawet dzisiaj w czasie naszej konferencji, czy wczoraj w czasie takich wieczornego spotkania panelistów, były takie małe prowokacje, małe konfrontacje, istotne pytania dotyczące właśnie książki. Czy gdzieś w sposób istotny redaktor Wojciech Sumliński się pomylił? Czy gdzieś wypaczył jakiś sens, tak? Że gdzieś można to zrobić, można go na tym złapać. Do tej pory nikt nie przedstawił argumentu, który by falsyfikował te tezy, o których Wojciech Sumliński za chwilę będzie państwu opowiadał. A jeszcze tytułem wstępu chciałbym pana prokuratora, już raz dzisiaj witałem w auli Uniwersytetu, prokurator Andrzej Witkowski, przywitać, bo tak jak już mówiłem na kulu, to powtórzę, że bardzo często Wojtek Sumliński powołuje się na
autorytet pana prokuratora. I do dzisiejszego dnia nie znałem tego uśmiechu, garnituru, sposobu siedzenia i tak dalej i reagowania na pytania. Teraz już wiem, chociaż wiedziałem, tak? Ale to lat temu kilka było, kiedy pana prokuratora spotkałem. Także się bardzo z tego powodu cieszę, że tutaj dwaj panowie będą siedzieli naprzeciwko siebie i kiedy pan prokurator usłyszy coś, co jest niezgodne z tym, co pan wie, albo pan będzie wiedział o tym, że to jest nieprawdziwe, to rozumiem, że pan jako wolny człowiek zaprotestuje. Tak będzie? Jeżeli będzie coś niezgodnego z prawdą, to na pewno. Bardzo, bardzo dziękuję i Wojtek, czas należy do ciebie. Dzień dobry Państwu. Tutaj Krzysztof Skowroński dokładnie zapowiedział. Najczęściej na takich spotkaniach mówi, że ja mówię za dużo, dlatego ja spróbuję w pigułce wszystko, co miałbym Państwu do powiedzenia, powiedzieć, bardzo licząc na to, że Państwo będziecie mnie dociskać i że ja spróbuję na te dociskania odpowiedzieć, bo myślę, że najważniejsze, żebyście Państwo byli usatysfakcjonowani i żeby te pytania, które gdzieś macie, żeby one znalazły odpowiedź. Ja dopełniając to, co powiedział Krzysztof, to jest dla mnie niezwykłe spotkanie, niezwykłe dlatego, że siedzi w pierwszym rzędzie Andrzej Witkowski, prokurator Andrzej Witkowski, bez którego pracy, wiedzy, poświęcenia nie byłoby ani tej książki, ani żadnej innej książki, nie byłoby tego śledztwa, nie byłoby tych zmagań o prawdę, o śmieci księdza Jerzego Popiełuszki. Jak już mówiłem na konferencji, bardzo, bardzo żałuję, bo tak naprawdę to ja powinienem usiąść, a tutaj powinien stać prokurator i Państwu pięknie wszystko opowiedzieć. Nie może tego zrobić, bo obliguje go tajemnica państwowa, służbowa, ma zawiązane usta. Ja jako dziennikarz podążałem tropami prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Gdzie tylko mogłem, to starałem się gdziekolwiek iść w boczne uliczki, coś rozszerzyć, gdzieś dociec. Prokurator w tamtym czasie zwłaszcza, w Instytucie Pamięci Narodowej, nie było instytucji świadka koronnego, świadka incognito. Nie wszyscy świadkowie nie mogli mieć utajnionej tożsamości. Dziennikarz miał takie prawo, nawet obowiązek. Ale czy to moja praca, czy praca Piotra Litki, czy praca Przemka Wojciechowskiego, czy praca wszystkich dziennikarzy, którzy zajmowali się tą sprawą, to jest promil promila dokonań prokuratora Witkowskiego. To chciałbym, żebyście Państwo o tym wiedzieli. Myślę, że wiecie, że skoro tu jesteście, to o tym wiecie, że tak naprawdę my jako dziennikarze mówimy to, czego Andrzej Witkowski nie może powiedzieć. Ale jeżeli kiedyś ta prawda zostanie pokazana w pełnym świetle, w pełnej krasie, tak jak zasługuje, to chciałbym, żeby Państwo i wszyscy inni pamiętali, że to nie jest nasza zasługa, tylko zasługa Andrzeja Witkowskiego. I zespołu prokuratorów, którzy z Andrzejem Witkowskim, policjantów i biegłych, którzy z Andrzejem Witkowskim pracowali. Także to tak na początek. Proszę Państwa, zacznę od tytułu, bo tak jak obiecałem, w pigułce, bo zależy mi, żeby Państwo zadali pytania, które chcecie zadać. Lobotomia, skąd ten dziwny tytuł? Lobotomia to metoda leczenia chorób mózgu zekranizowana w filmie Lot nad kukułczym gniazdem. W książce, w filmie zostało pokazane tylko efekt końcowy lobotomii. W książce została ona bardzo dokładnie opisana. Była to metoda polegająca na tym, że wbijano szpikulce do kruszenia lodu przez oczodoły, kręcono tymi szpikulcami na chybił, trafił, przecinając zwoje nerwowe. To się nazywało leczeniem. To leczenie spowodowało, że kilkaset osób umarło na stole operacyjnym, kilkadziesiąt tysięcy zamieniono w rośliny. Między innymi siostra prezydenta Kennedy'ego stała się taką rośliną, sprawiała braciom dużo kłopotów. Bano się, że kariera polityczna Rosemary Kennedy spowoduje, że kariera polityczna braci Kennedy'ich zostanie w jakiś sposób popsuta. Piękną młodą kobietę poddano lobotomii. Do końca życia patrzyła w jeden punkt na ścianie, śliniła się, bełkotała, skończyła w zakładzie dla osób obłąkanych. Bo de facto do tego prowadziła lobotomia. Nie leczyła, tylko zamieniała ludzi w bezmyślne rośliny. Żeby było strasznie, jej twórca, profesor Moniz, dostał za nią Nagrodę Nobla. I nawet gdy świat medycyny orzekł, że lobotomia nie leczy, tylko jak cytuję jednego z profesorów, zamienia ludzi w idiotów,
Nawet wówczas nie odebrano Monisowi Nagrody Nobla. Do dziś figuruje wśród laureatów tej nagrody. Dlaczego tytuł lobotomia dotyczący sprawy, w książce dotyczącej sprawy świętego księdza Jerzego Popiełuszki? Jestem głęboko przekonany, zajmując się wiele lat tą sprawą, podążając tropami wyznaczonymi przez prokuratora Andrzeja Witkowskiego i jego zespół śledczy, że to, co z nami zrobiono, ze społeczeństwem naszym, to właśnie lobotomia. Zastosowano metody bardziej subtelne, bo nikt nam nie wbijał szpikulców do kruszenia lodu przez oczodoły, natomiast przy pomocy mass mediów, telewizora, internetu, radia, zamieniono nas w takie właśnie bezmyślne rośliny, które na kilkadziesiąt lat uwierzyły w to, że zbrodni na księdzu Jerzym Popiełuszce dokonali 4 funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, 3 na miejscu, 4 nimi kierował, że nikt inny nie miał z tą sprawą nic wspólnego, że sprawiedliwości stało się zadość, bo zostali oni ukarani za swoje czyny i że tak naprawdę wszystko wiemy o tej zbrodni. Proszę Państwa, opinia publiczna w swojej masie nie wie o tej zbrodni prawie nic. Poza miejscem i czasem uprowadzenia księdza Jerzego wszystko albo prawie wszystko inne jest po prostu kłamstwem. Od początku do końca. Andrzej Witkowski, siedzący tutaj przede mną, już w pierwszym swoim śledztwie na początku lat 90. był bliski pokazania prawdy o tej zbrodni. No bo jakąś wiedzą, jakąś potężną dawką wiedzy było to, że na miejscu zbrodni byli funkcjonariusze wojskowych służb wewnętrznych. Co więcej, od połowy września 1984 roku ci 4, którzy później zostali skazani w procesie toruńskim, byli objęci obserwacją wojskowych służb wewnętrznych. Jeżeli wierzymy w to, że zbrodni dokonały 4 funkcjonariusze SB, to co robiło tych 6? Co robili ci funkcjonariusze wojskowych służb wewnętrznych? Andrzej Witkowski poznał ich nazwiska, przesłuchał ich. Ci ludzie powiedzieli, że jeżeli państwo polskie pomoże, zagwarantuje bezpieczeństwo, to powiedzą prawdę o tej zbrodni. Andrzej Witkowski pojechał, tak jakby pojechał każdy na jego miejscu, do przełożonych, prosząc o tą pomoc i został od śledztwa odsunięty. Na 10 lat sprawa stanęła w martwym punkcie. Uznano wtedy, że prowadzi śledztwo błędnie, że prowadzi je od góry, a nie od dołu. Czyli od góry, czyli szuka sprawców, którzy byli sprawcami kierowniczymi. I nakazano mu to śledztwo prowadzić od nowa, od dołu. W sytuacji, gdy prokurator był bliski poznania prawdy, zamordowano to śledztwo. Wzięto wyrywkowe procesy Ciastonia i Płatka. To tak jakby z całej układanki puzli wziąć 2 elementy puzli i rozłożyć je na stole. Co one pokażą? Nic nie pokażą. Cała układanka pokazuje obraz. Andrzej Witkowski miał rację. Te procesy zakończyły się niczym. Gdy powstał Instytut Pamięci Narodowej, siedzący tu prokurator został przywrócony do tego śledztwa. Od początku zmontował zespół, od początku wziął się za pracę i po kilku latach był gotowy, prawie gotowy, bo śledztwo nie było zakończone. Ale docierały informacje, że to śledztwo napotykało na coraz większe problemy. Rzucano kłody pod nogi, nie wspierano, przeszkadzano. Więc Andrzej Witkowski bardzo się spieszył, wiedział, że czas może być krótki. Nie mylił się. W październiku 2004 roku, w 20. rocznicę zbrodni, został wezwany z Lublina do Warszawy, podobnie jak 13 lat wcześniej, i dowiedział się, że nie może tej sprawy prowadzić, bo jakoby zeznawał właśnie w procesie generałów Ciastonia i Płatka. Nie zeznawał, tak jak mówi profesor Piotrowski. Nie zeznawał. Został wezwany i milczał. I milczał. Musiał przyjść do sądu, tak jak musi przyjść każdy, kto jest wezwany, ale jednocześnie się nie odzywał, bo wiedział, że jeżeli się odezwie, to będzie raz na zawsze przekreślony z prowadzenia tej sprawy, że już jej nie będzie mógł prowadzić jako prokurator. Co zrobiono dalej z tą sprawą? Po tym, jak odebrano po raz drugi prokuratorowi Witkowskiemu, gdy był prawie gotowy i z aktem oskarżenia do sądu, gdy mówił, że dzielą go miesiące, od pokazania tylko kilka miesięcy. Jak ta sprawa wyglądała od początku do końca? Dokumenty przekazano do Katowic. Tam prokurator Piątek i jego współpracownicy przez rok nie zrobili z tą sprawą dokumentnie nic. Przesłuchali tylko kilku historyków. Później sprawa pojechała akta do Torunia, później do Warszawy. I tak te dokumenty krążyły, od jednego prokuratora do drugiego prokuratora. Przez 10 lat znowu nie działo się nic. I oto w roku 2014, w październiku, jednocześnie, bo to muszę powiedzieć, prokuratora poddano straszliwej nagonce. Proszę Państwa, ja powiem tak, próbowałem z tą książką, z wiedzą, podążając tropami Andrzeja Witkowskiego, próbowałem przebijać się w różne miejsca. Także w ramach pracy dziennikarskiej
Dotarłem do znanego mi Andrzeja Urbańskiego, prezesa telewizji, i do Sławomira Jóźwika, który był dyrektorem agencji filmowej, i im powiedziałem: wspaniała praca wspaniałego człowieka i profesjonalisty, prokuratora Witkowskiego. Człowieka, który nigdy nie przegrał sprawy w sądzie. Człowieka, który jest uczciwy do bólu i zebrał tu wszystko. To jest wspaniały materiał pokazujący, jak zamordowano księdza Jerzego, pokazujący, że jesteśmy okłamywani od wielu lat. Nawet najlepsza książka. W Polsce książki sprzedają się w kilkunastotysięcznych nakładach. Są takie, które sprzedają się w nakładach 100 tysięcy egzemplarzy. Nawet gdyby ta książka, mówię, sprzedała się w nakładzie 100 tysięcy, to cóż to jest? Trzeba zrobić film. To dotrze do ludzi. Ludzie, jesteśmy społeczeństwem obrazkowym. Pierwsza reakcja Sławka Jóźwika. Przepraszam, Andrzej Witkowski. Gorzka pigułka, tak? Ale muszę o tym powiedzieć. Andrzej Witkowski zresztą to wie. Pierwsza reakcja Sławomira Jóźwika. Wojtek, ale ty to oparłeś o śledztwo wariata Witkowskiego. Pytam, a skąd wiesz, że wariat? Na mieście się tak mówi. Powiedziałem, na mieście się mówi różne rzeczy. To jest najlepsza metoda służb specjalnych. Nie możesz zniszczyć, nie możesz podważyć wiarygodności faktów, podważ wiarygodność człowieka, który te fakty zebrał, a same fakty stają się bez znaczenia. Rozmawialiśmy, przekonałem ich. Telewizja Polska zakupiła ode mnie scenariusz 600 stron o tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki. Miał być realizowany. Ale zmieniły się władze w Telewizji Polskiej. Po Andrzeju Urbańskim prezesem został Piotr Farfał, przyjaciel i bliski współpracownik Romana Giertycha, człowieka, który mienił się być moim przyjacielem także w sytuacji dla mnie bardzo trudnej i tragicznej. Został moim adwokatem, zdobył moje zaufanie, mówiąc, że jest pełnomocnikiem rodziny księdza Popiełuszki. To było niedługo po tym, jak Roman Giertych przestał być wicepremierem. Jak Państwo będziecie chcieli, żebym ten wątek rozszerzył, rozszerzę dalej. I co robi Piotr Farfał? Co robi Piotr Farfał? Blokuje mi ten scenariusz. Powoduje, że on nie może się przebić. Nie chciałem mieszać roli adwokata z inną rolą, ale któregoś razu zapytałem Romana Giertycha, czemu to robicie? Roman Giertych mi mówi, ja nie mam z tym nic wspólnego. Piotr jest niezależnym prezesem. Uwierzyłbym w to, gdyby nie to, że jako klient mojego adwokata siedziałem często na korytarzu i słyszałem rozmowy Piotra Farfała z Romanem Giertychem, w którym Roman Giertych wydawał polecenia Piotrowi Farfałowi. Co ma iść, co ma nie iść, co ma robić w telewizji, czego ma nie robić. Nie wiem, dlaczego Roman Giertych i Piotr Farfał zablokowali ten scenariusz. Wiem, że go zablokowali. Proszę Państwa, to była pierwsza sprawa. Takich rozmów, które podważały wiarygodność prokuratora Witkowskiego, odbyłem mnóstwo. Z biskupami, z biskupem Głodziem, z biskupem Dydyczem. Pamiętam, jak napisałem pierwszą książkę, kto naprawdę go zabił. Jak pojechałem do biskupa Dydycza, którego znałem, i do biskupa Głodzia, którym ufałem, i pytałem, czemu Kościół nic z tym nie robi? Popatrzcie, co zrobiono z kapłanem, z kapelanem Solidarności. Czemu jest taka cisza? Czemu nikt ze mną nie polemizuje? Czemu nie mam wsparcia? Biskup Dydy czy biskup Głódź powiedzieli mi mniej więcej to samo. Jeden mówi, był u mnie Krzyś Pieszewicz. I mówi, żeby temu nie ufać. Że to jest oparte o esbeckie fałszywki. Że pan zaufał prokuratorowi, a prokurator zaufał esbeckim fałszywkom. Jadę do biskupa Dydycza. Mówi mi, u mnie był Staś Iwanicki. Staś Iwanicki to zastępca ministra Chrzanowskiego. Razem odbierali śledztwo Andrzejowi Witkowskiemu. Mówi to samo. Może intencje były dobre, pana prokuratora, ale ulegliście esbeckim fałszywkom. Gdzie nie pojechałem, to słyszałem właśnie takie hasła. Pamiętam, jak pojechałem też do Jarosława Kaczyńskiego. To samo. Andrzej Witkowski, słyszałem, że to jest dobry człowiek, ale ma troszkę rysmitomanii. Pytam, panie prezesie, skąd ta wiedza? Mówią mi to zacni ludzie, ja im ufam. Proszę Państwa, na tym to właśnie polega, że te informacje były rozszerzane nie przez ludzi złych, tylko przez takich ludzi, którym się ufa. To byli duchowni, to byli tak zwani ludzie obdarzeni autorytetem, autorytety moralne, bo tacy są najbardziej niebezpieczni. Gdyby przyszedł jakiś funkcjonariusz służby bezpieczeństwa i powiedział, Andrzej Witkowski jest niewiarygodny, kto by mu uwierzył? Ale jak przychodzi kapłan, zacny człowiek, przychodzi inny zacny człowiek, no to się im wierzy. Skąd człowiek, do którego taki człowiek dociera, ma wiedzieć, że to jest agent służby bezpieczeństwa, który tylko pozornie jest zacny, który tylko pozornie jest autorytetem moralnym? Pamiętam, jak odbyłem taką rozmowę z kapitanem służb tajnych na warszawskim Mokotowie. Kiedyś chciałem do niego dotrzeć, bo wiedziałem, że ma ważne informacje.
Wprowadził mnie do niego inny oficer służb tajnych. No moja rola jako dziennikarza to częstokroć, ja pracowałem na pierwszej linii, nie pracowałem za biurka. Spotykałem się częstokroć z ludźmi złymi, naiwnie wierząc, że będę potrafił wykorzystać tą wiedzę, ich wiedzę przeciwko innym złym ludziom. Tak naprawdę sprawa księdza Jerzego była dla mnie kluczową sprawą. Pułkownik Aleksander L. miał tutaj wiedzę. Generalnie mnie nie oszukiwał, często czegoś nie mówił, ale generalnie nie oszukiwał, bo wiedział, że ja to weryfikuję. Wracam do spotkania na Mokotowie. Ten człowiek, do którego dotarłem przy pomocy innego oficera, przy trzecim spotkaniu otwiera się przede mną i mi mówi, bezczelnie chwali się, stawiając butelkę wina na stole. Ja udawałem, że się z nim chcę zakolegować. Tak to często było, zresztą zapłaciłem za to dość dużą cenę. Za te zakolegowania się, nazwijmy to w cudzysłowiu. Stawia tą butelkę wina i mówi, z tego co mam w szafie, w tej szafie, panie redaktorze, wystawiłem swoje dzieci w życiu, wnuki. Tak naprawdę to nie ma to nic lepszego, niż się w życiu ustawić. Ja pamiętam, jak wracałem z Mokotowa na Żoliborz, pieszo, bo chciałem ochłonąć. Pamiętałem, co ten człowiek mi powiedział. Powiedział mi, że jako zwykły kapitan służb tajnych szantażuje ludzi, którzy mają pieniądze albo wpływy i ci ludzie zrobili go milionerem, bo to milioner. Piękny, wielki dom na Mokotowie, wielka działka, duża firma, terenowe, dwa nowe auta, jeepy. Milioner. Ja wtedy pomyślałem, jeżeli zwykły kapitan ma takie możliwości, to jakie możliwości ma jego szef pułkownik? Ich szef generał. Jakie możliwości ma generał Czesław Kiszczak? Ile w Polsce jest takich kukiełek, które wykonają każde polecenie swojego szefa? I te kukiełki niszczą takich ludzi jak Andrzej Witkowski. Im bardziej zbliżał się do prawdy, tym bardziej ta agentura działała. Mówiłem na spotkaniu dzisiaj, na konferencji, moją rozmowę z księdzem Andrzejem Przekazińskim, dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Pojechałem do niego z kamerą, pracowałem wtedy w Telewizji Polskiej. W pierwszym zdaniu mi mówi, niech pan wyłączy kamerę. Wyłączam kamerę. W drugim zdaniu mi mówi, zostawcie to. Przeszkadzacie beatyfikacji księdza Jerzego. Śledztwo Witkowskiego przeszkadzało i pańska praca przeszkadza. A ja tak chcę doczekać beatyfikacji Jurka. Pytałem wtedy, księże, czemu może szkodzić dociekanie prawdy? Przecież to nie szkodzi niczemu. Prawda wyzwala. Zostaliśmy przy swoich zdaniach. Dwa lata później PN publikuje dokumenty, że to agent SB pseudonim Kustosz. Nie chodziło o to, że ksiądz Andrzej wierzył, że ja przeszkadzam beatyfikacji. Bał się, że ktoś, kto się zagłębi w tę sprawę, dojdzie do niego. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z prokuratorem o innym księdzu, profesorze Czajkowskim. Pytaliśmy, nie mogliśmy zrozumieć. Nawet jeżeli był zaproszony do tego, żeby skomentować wystąpienie ojca świętego Jana Pawła II, zawsze zrobił wycieczkę do Andrzeja Witkowskiego. Zawsze. Albo ten wariat Witkowski, tak? Albo są ludzie, którzy szkodzą procesowi beatyfikacyjnemu. Ile razy ja to słyszałem? Ale jak ktoś zweryfikował, to zobaczył, że to wszystko jest kłamstwo. Tak jak Jarosław Kaczyński, gdy w roku 2007 powiedział, dziś wiem, że byłem oszukiwany. Zweryfikowałem wszystko, co tylko mogłem na temat prokuratora Witkowskiego. I wiem, że nie ma zacniejszej osoby, bardziej profesjonalnego prokuratora i bardziej uczciwego człowieka. I że to jest jedyny człowiek, który może tę sprawę wyjaśnić od początku do końca. Dlatego mówi, zwracając się do Andrzeja Witkowskiego, obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, że pan wróci do tego śledztwa, panie prokuratorze, bo tylko pan może to wyjaśnić. Niestety, to był rok 2007. Nie było już możliwości, żeby jesienią Andrzej Witkowski wrócił do tego śledztwa, bo już rządziła Platforma Obywatelska. Ale kto wie, być może za rok od tej pory będziemy już w innym, będzie kto inny miał ster rządu w Polsce. Co do tego rządu nie mam żadnych złudzeń. Nie mam żadnych złudzeń. Ale może następny rząd. Jarosław Kaczyński na pewno pamięta swoją obietnicę i wierzę, że Andrzej Witkowski dostanie trzecią szansę. Jeżeli dostanie trzecią szansę, to na 100% nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Poznamy prawdę o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Dlatego, że Andrzej Witkowski, tutaj musiałbym już rzeczywiście rozwinąć to, tak? Bo Krzysztof mnie zawsze strofuje, żebym mówił mniej, a dawał więcej państwu zadawać pytania. Andrzej Witkowski niezwykle wnikliwie, od samego początku weryfikował wszystko, co było tak zwanym ustaleniem procesu toruńskiego. Począwszy od roli Waldemara Chrostowskiego, nic się nie kleiło w tej jego opowieści. Począwszy od bohaterskiego skoku, poprzez te kajdanki, które miały nadpiłowane ząbki, pod rzekomo rozdartą marynarkę, która tak naprawdę została przecięta nożem bądź brzytwą. Wszystko było na opak, wszystko było na opak, tak? Bracia księdza Jerzego Popiełuszki, tak, obecny pan Józef, mówili o tym, że przyjaciel księdza Jerzego Popiełuszki jak się zachował. Przywłaszczył sobie Fiata, nigdy go nie oddał, zapłacił dwie raty, trzeciej nigdy nie spłacił. Wcześniej przygotował sobie alibi, mówił o tym, jak wyskakiwać z pędzącego auta. Przed uprowadzeniem, że jest fachowcem w wyskakiwaniu z pędzącego samochodu. Słucham?
No tak, tak, do pana Józefa. Pan Józef to zeznał w procesie prokuratorowi. Mówił wiele takich rzeczy, które miały przygotować grunt pod to. Tak naprawdę Waldemar Chrostowski to był początek, tak? Zresztą pytany byłem przez księdza Stanisława Małkowskiego, który tu miał dzisiaj ze mną być, niestety nie mógł. Wyszły takie egoiczności, które spowodowały, że nie mógł, ale kazał mi najgoręcej pozdrowić prokuratora, powiedzieć, że olbrzymi szacunek i że chciałby się spotkać i po prostu osobiście podziękować za to, co prokurator zrobił. Więc przepraszam, bo troszkę zgubiłem wątek. Chrostowski to jest tak naprawdę początek tej piramidy. Andrzej Witkowski dotarł do wielu świadków. Dotarł do świadków, którzy podważyli wersję toruńską od początku do końca. Rybacy, którzy kłusowali ze spółdzielni CERTA, widzieli, jak 25 w nocy, z 25 na 26 ktoś wrzucał coś, co w ich zdaniem było zwłokami. Następnego dnia teren zostaje otoczony. Jeszcze tego samego dnia przybywa ekipa płetwonurków i ci płetwonurkowie o 14 kończą pracę. Prokurator Jęczmyk dostaje informację. Wydobyliśmy zwłoki księdza Popiełuszki od kierującego akcją. Wysyła prokuratora Merkla, swojego zastępcę. Ten przyjeżdża na miejsce, okazuje się, że zwłok nie ma. Czy ktoś sobie wyobraża, że prokurator wojewódzki mógł popełnić taki błąd w takiej sprawie, albo że sobie zażartował? Oczywiście, że nie. Tam było zawirowanie za zawirowaniem w tej sprawie. Już 26 opinia publiczna, część tej opinii, dowiedziała się o tym, że księdza Jerzego wydobyto. Państwo pamiętacie, że oficjalna data to 30 października. Wiedzieli o tym na przykład księża, rektor seminarium we Wrocławku, który zeznawał prokuratorowi Witkowskiemu. Zeznawali też inni. O ile dobrze pamiętam, chyba pani Roma Szczepkowska, która wtedy dawała lekcję dykcji w tym seminarium. Wszyscy czekali, bo dowiedzieli się, że 26 zostały wydobyte zwłoki. Żona jednego z funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu, powiedziała tym rektorowi. I on wtedy zeznaje. Całe seminarium oczekiwało, że to zostanie zaraz ogłoszone. Mija 26 nic, 27 nic. Co się dzieje? Dopiero 30 października zostaje ogłoszone, że ksiądz Jerzy zostaje wydobyty. Jak można utrzymywać, że ksiądz Jerzy umarł 19 października, kiedy jest tyle faktów, tyle okoliczności, które kwestionują tę datę. Ja pamiętam, jak na kilku spotkaniach, na których byłem, podawano mi przykład serka, że ten serek stał się, nie wiem, ma być chyba takim kamieniem węgielnym obrony daty 19 października, ale to nie jest kamień, to jest piach. Proszę Państwa, jeżeli prokurator Witkowski powołał zespół biegłych, trzech profesorów, którzy jednoznacznie orzekli, że tak naprawdę to nie wiadomo, czy to serek, czy to jajko, czy to cokolwiek innego i że każda data pomiędzy 19 a 26 października jest tak samo prawdopodobna jako data śmierci, to jak można budować w oparciu o jakiś mityczny serek 19 października jako datę, która jest nie do zakwestionowania? Wiele przemawia za tym, że męczeństwo księdza Jerzego było wielokrotnie większe niż nam się wmawia. Wielokrotnie większe. Proszę Państwa, ta sprawa nie zakończyła się wraz ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki, dlatego że zaraz po procesie toruńskim, który był pierwszym takim reality show, rozpoczął się następny proces zakłamywania. Trzy operacje, Teresa Trawa Robot. W ich wyniku objęto inwigilacją rodziny oficerów skazanych w procesie toruńskim. Wielkie operacje, które trwały aż do roku 1990, do kwietnia. Podsłuchiwano wszystkich bliskich, nawet kolegów z resortu MSW. Największe kłopoty sprawiała decydentom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Róża Pietruszka, bo ona była tą osobą, która nie chciała dopuścić, żeby jej mąż, pułkownik Adam Pietruszka, przeszedł do historii jako ten, który wymyślił zbrodnię. A na dziś jest tym, który tę zbrodnię wymyślił, bo jest najwyższym rangą oficerem SB skazanym w procesie toruńskim. Jeżeli on jest najwyższym rangą, to znaczy, że on jest głównym odpowiedzialnym. Róża Pietruszka wiedziała, że on nie jest głównym odpowiedzialnym. Andrzej Witkowski przecież dotarł do notesu pułkownika Pietruszki. To nie był anioł. Tam był taki zapis. Urodziny Czesława, a oni chcą 13. Co to znaczy? Pierwsza próba oprowadzenia księdza Jerzego, to Państwo wiecie, była 13 października 1984 roku, gdy wracano z Gdańska do Warszawy. Chrostowski, Seweryn Jaworski, przywódca Mazowieckiej Solidarności, ksiądz Jerzy. Wtedy nastąpił rzut kamieniem, wtedy Chrostowski chciał się zatrzymać.
Seweryn Jawłocki zeznawał prokuratorowi Witkowskiemu, że strasznie krzyczał, żeby ten ruszał. Kostowski wpadł w panikę i ruszył dalej. O czym świadczy zapis Kiszczaka? Urodziny Czesława oni chcą 13. Czesław Kiszczak urodził się 19 października. Uprowadzenie księdza Jerzego miało być dla niego prezentem. 19 października. Tego chciał Pietruszka. Ale ktoś chciał, żeby było 13. I dlatego pierwsza próba była 13. I ten zapis zawarł pułkownik Adam Pietruszka w swoim notesie, w takim geście protestu. Urodziny Czesława, chcemy zrobić mu prezent na 19, w jego urodziny, a oni chcą 13. Ostatecznie księdza uprowadzono 19. To świadczy, że Pietruszka wiedział o tej zbrodni. To i wiele innych faktów. To nie był anioł. Ale też Pietruszka nie był głównym, który tę zbrodnię wymyślił. Operacje Teresa Trawa-Robot wskazują jednoznacznie, że generał Czesław Kiszczak wysyłał emisariuszy do Róży Pietruszki. I te rozmowy były prowadzone w myśl zasady. Nagroda za milczenie, kara, jeżeli tajemnica państwowa będzie ujawniona. I Róża Pietruszka się miotała. Miotała się, bo ona z jednej strony chciała pokazać, że nie jej mąż tą zbrodnię wymyślił. Wiedziała, że nie jest aniołem, ale jednocześnie nie chciała, żeby mąż przeszedł do historii jako główny zbrodniarz, jako ten, który tę zbrodnię zaplanował. I trwało to aż do roku 90, gdy poszła do Jana Rokity. Była zwodzona przez Kiszczaka. Poszła do Jana Rokity. I wtedy coś się stało. Wraca do swojej przyjaciółki i mówi, że została wyrzucona, że Rokita nie chciał z nim rozmawiać. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. W każdym razie w tym momencie widać, że Róża Pietruszka już rozumie, że musi dalej grać z generałem Czesławem Kiszczakiem. Proszę Państwa, w śledztwie Andrzej Witkowski dotarł do mnóstwa faktów. My jako dziennikarze podążaliśmy jego tropami. Czasami nam się udawało docierać do pewnych okoliczności, takich czy innych. Generalnie tak naprawdę kręgosłup wyznaczył zespół śledczy prokuratora Witkowskiego. Kopalnia wiedzy, która tak naprawdę powinna spowodować, że poznalibyśmy tę historię od samego początku do samego końca, gdyby to było uczciwe państwo, a gdybyśmy ją poznali, to nasza najnowsza historia byłaby pisana od początku. Dlatego tak ciężko tę zbrodnię wyjaśnić. Tu nie chodzi tylko, słowo tylko biorę wielki cudzysłów. Tu nie chodzi tylko, ale w cudzysłowie mówię tylko, o śmierć świętego księdza Jerzego Popiełuszki. Chodzi o to, że ta sprawa to jest tak wielka cegła w tym murze zakłamania, że gdyby ją wyjąć, to ten mur by się zawalił. I poznalibyśmy najnowszą historię Polski, pisalibyśmy ją od samego początku, zupełnie na nowo. Poznalibyśmy, kim byli ludzie, którzy zawierali pakty i układy z mordercami. Co było w zamian. Poznalibyśmy te wszystkie mylne tropy. Kto decydował o tym, że prokuratora Witkowskiego odsuwano w kluczowych momentach tego śledztwa. Kto powodował, że ludzie ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Poznalibyśmy wiele, wiele faktów, które zmieniłyby najnowszą historię Polski. Tak jak mówi Krzysztof Wyszkowski, także w śledztwie prokuratorowi. Że gdy był doradcą premiera, to poszedł do Lecha Wałęsy, o którym wtedy nie wiedział, że jest Bolkiem. I mówi, panie prezydencie, Lech Wałęsa wtedy był prezydentem, poznałem takie fakty, które każą na nowo przyjrzeć się tej zbrodni. Trzeba z tym coś zrobić. I co mu odpowiada Lech Wałęsa? Jako prezydent Polski, gdybym ja to dotknął, to Polska rozpadnie się na kawałki. Dlatego ja tego nie dotknę. I wtedy Krzysztof Wyszkowski pyta, ja nie mogłem zrozumieć, jak to prezydent Polski mówi, że boi się dotknąć sprawy wyjaśnienia księdza Popiełuszki, bo to go przerasta? Mówi, ja tego nie rozumiałem. To, proszę Państwa, jest niezwykła historia. To nie jest historia, która jest historią. To jest historia, która trwa. Mnóstwo osób, które się zagłębiły w tę historię, miało różnego rodzaju problemy, różne przykre sytuacje. No, prokurator Andrzej Witkowski najwięcej, tak? Prokurator Andrzej Witkowski najwięcej, dlatego że tak naprawdę tyle pomyj wylano na jego głowę niesłusznie, bezprawnie i absolutnie, w sposób absolutnie nieuzasadniony. To, że Andrzej Witkowski temu wszystkiemu się oparł, że jest tutaj dzisiaj z nami, to nie wiem, myślę, że to jest wielka siła charakteru i modlitwa wielu ludzi. I też myślę, że głęboka wiara prokuratora. Andrzej Witkowski nauczył mnie, że nie wolno nigdy, milion razy się poddawać, i że trzeba dążyć do prawdy. Tak naprawdę to był moim największym nauczycielem na tej drodze. Proszę Państwa, ja mógłbym mówić jeszcze bardzo długo, bo ta sprawa ma wiele wątków. Każdy wątek to jest jak gdyby oddzielna historia. Chciałbym, żebyście Państwo z tego, co powiedziałem do tej pory, zapamiętali tyle, że jesteśmy blisko poznania pełnej prawdy o tej zbrodni, że ta prawda całkowicie się różni od wersji toruńskiej, że jeżeli tę prawdę poznamy, to będzie to zasługa mieszkańca
chciałem powiedzieć Lublina, ale bardziej chyba na Łęczowa, Andrzeja Witkowskiego. I że chciałbym, żebyśmy w tym momencie podziękowali prokuratorowi za to. Jeżeli są jakieś pytania, to jak obiecałem, miały być krócej niż zazwyczaj. Krzysztof na mnie dzisiaj ani razu nie krzyknął. To znaczy, że chyba nie było za długo. Także jeżeli są jakieś pytania, to ja spróbuję odpowiedzieć. Bardzo proszę. No, ja na ile tylko będę potrafił. Chciałem się dowiedzieć, który minister odsunął pana prokuratora Witkowskiego od sprawy, od prowadzenia? Pan minister Wiesław Chrzanowski i pan wiceminister Stanisław Iwanicki. W roku 91, a w roku 2004 pan profesor Witold Kulesza. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, czy przypuszcza pan, że pan jak gdyby wyprzedzi organa państwa w wyjaśnieniu tej sprawy, czy może to doczekamy się tego, że organa państwa, że tak powiem, wyjaśnił, uprawniono do tego? To może zabawne pytanie, może państwo nie rozumiecie, czy pan redaktor, że tak powiem, pierwszy dojdzie do tej sprawy? Bez organów państwa i bez wsparcia Kościoła będzie to bardzo trudne. Moim zdaniem klucz do wyjaśnienia sprawy jest jeden. Jeden. Siedzi tu przede mną. Jeżeli Andrzejowi Witkowskiemu zostanie to śledztwo przywrócone, a wierzę, że tak się stanie po wyborach, poznamy całą prawdę o tej zbrodni. Andrzej Witkowski dzierży w swoim ręku wszystkie klucze. Żebyście państwo zrozumieli. Wzięto młodego prokuratora z Puław, sądząc, że sobie z tą sprawą nie poradzi. Ale nie poznali Andrzeja Witkowskiego, nie docenili jego postawy, jego determinacji, jego profesjonalizmu. On ich wszystkich zaskoczył. Zaskoczył tym, jak dociekliwie i jak profesjonalnie podszedł do tego śledztwa. Dlatego w 91 roku mu to odebrali. Ale to nie znaczy, że Andrzej Witkowski przestał się tą sprawą interesować. On tą sprawę cały czas monitorował. Do niego zgłaszali się różni ludzie, wierząc, że to jest człowiek, który jest uczciwy, profesjonalny. Gdy to śledztwo mu przywrócono w roku 2001, prowadził je przez kilka lat, i był bliski pokazania, jak to wygląda od początku do końca. W roku 2004 odebrano mu po raz drugi. Ale wówczas ludzie o tym nie zapomnieli. I cały czas gdzieś to śledztwo krążyło wokół prokuratora Witkowskiego. Tak naprawdę można powiedzieć, że z przerwami. Andrzej Witkowski jest blisko tej sprawy od roku 90. 24 lata. Nie ma człowieka, który wie więcej o tej sprawie. Nie ma człowieka, który by miał większą wiedzę. Także ja jestem głęboko przekonany, że dopóki jest Andrzej Witkowski, to jest nadzieja, że poznamy całą prawdę o tej zbrodni. Proszę bardzo. Były różne prowokacje w stosunku do Andrzeja Witkowskiego. Strzelano na przykład do niego przez samochód, przez szybę. Andrzej Witkowski wiedział, że nikt go nie chce zabić, bo gdyby go chciano zabić, to by go zabito. Poza tym taka śmierć by mogła przynieść pewien rozgłos, a chyba nie o to tym ludziom chodziło. Chodziło o to, żeby Andrzeja Witkowskiego zastraszyć. Kładziono atrapy granatu w Lublinie na parapecie budynku Instytutu Pamięci Narodowej. Ale tak naprawdę myślę, że największą krzywdę uczyniono pomówieniami. Proszę państwa, to jeszcze raz powtórzę, to jest najskuteczniejsza metoda. Jeżeli nie można zlikwidować faktów, bo fakty są niepodważalne, trzeba człowieka zniszczyć pseudoinformacjami, fałszywymi informacjami. I to z prokuratorem robiono przez wiele, wiele lat. Niszczono jego wiarygodność, poddawano jego kwalifikacje. Pamiętam, jak minister Ziobro, który był ministrem sprawiedliwości i bardzo mu zależało na tym, żeby no, którymi śledztwami on się zajmie, które będą za jego kadencji, to mają być sukcesy. I była taka nadzieja, ja miałem taką nadzieję, że minister sprawiedliwości w PiS, Ziobro, da Andrzejowi Witkowskiemu tą szansę, trzeci raz. I wtedy, nie podam nazwiska, bo nie jestem zobligowany, ale kolega dziennikarz, który jest z ministrem Ziobro na ty, z Krakowa, nie Piotr Litka, inny, mówi mi, słuchaj, no on mówi, że nie przywróci śledztwa Andrzejowi Witkowskiemu, bo Andrzej Witkowski oparł swoje śledztwo na jasnowidzach, tak?
Proszę Państwa, no jak można takie rzeczy opowiadać? Jeżeli wśród setek świadków znalazła się osoba, do której rodzina księdza, bliscy księdza, tak, przyjaciele, nie wiedzieli, co się dzieje z księdzem, kto go uprowadził, czy żyje, czy nie żyje, w odruchu rozpaczy poszli do człowieka, który miał świetne wyniki w odnajdywaniu osób, które zaginęły. I zeznały to prokuratorowi Witkowskiemu, tak? Co robiliście w tamtym czasie? No między innymi pojechaliśmy do tego i tego człowieka, tak, tego jasnowidza, który tam zresztą współpracował z milicją, a później w tak zwanej wolnej Polsce z policją, miał dobre wyniki w odnajdywaniu osób zaginionych. Andrzej Witkowski przesłuchał wśród setek świadków i tego jednego człowieka, jednego, jedynego człowieka, właśnie tego jasnowidza, tak? Jednego, jedynego jasnowidza. Ktoś czuwał nad tym, żeby Witkowski, żeby Ziobrze powiedzieć, nie dawaj mu tej sprawy, bo on opadł swoje śledztwo na jasnowidzach. Nie opadł swojego śledztwa na jasnowidzach. Wśród wielu, wielu wątków, jakie badał, nie pominął żadnego, nawet najbardziej marginalnego, najbardziej bocznego tropu. Między innymi przesłuchał jednego jasnowidza. Ale to wystarczyło, żeby minister Ziobro powiedział, no nie, nie dam mu tego śledztwa, bo może to będzie źle działało na mój wizerunek. Tak? Ja jako minister sprawiedliwości muszę osiągać sukcesy. Proszę Państwa, takimi metodami niszczono prokuratora, niszczono to śledztwo. Pamiętam, jak odbyliśmy taką rozmowę. Rozmowę z księdzem prymasem. Ksiądz prymas naprawdę był na tej rozmowie wzruszony. Był wzruszony i poruszony. Powiedział, teraz dopiero rozumiem, jak wielkie było cierpienie księdza Jerzego, jak bardzo cierpiał, nie tylko zresztą fizycznie. Ja wtedy pytam, widząc to wzruszenie, księże prymasie, ekscelencjo, eminencjo, czy w związku z tym niedługo będzie moja książka, programy. Ksiądz prymas nas poprze. Poprę was, bo trzeba popierać prawdę. Kilka tygodni później jest msza rocznicowa, 19 października 2005 roku. Jestem na tej mszy. Padał deszcz, była z balkonu. To było tuż po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości. 2005 rok, 19 października. Ksiądz prymas przypomina sylwetkę księdza Jerzego, po czym mówi. Są ludzie, którzy nadal badają tą sprawę. Trzeba doceniać ich wysiłki, ich szacunek dla nich. Ale tak naprawdę powinni zrozumieć, że ich praca jest bezsensowna, bezcelowa nawet bezsensowna, bo wszystko w tej sprawie zostało już wyjaśnione. Nie winię księdza prymasa, żebyście Państwo zrozumieli. Agentura zapewne dotarła między naszym spotkaniem a tą rocznicą. Są ludzie, którzy naprawdę trzymają rękę na pulsie. Widocznie ja tych ludzi nazywam onymi, tak? Być może oni dotarli do księdza prymasa i powiedzieli, że ci, co byli u księdza prymasa, Sumliński to może jakiś oszołom, Witkowski to mitoman. Niech ksiądz lepiej w to nie wierzy, ksiądz prymas, tak? Tak myślę, mogło tak być, nie wiem, ale tak myślę. Wiem, że musiało się zadziać coś między naszym spotkaniem a 19 października. Coś, co spowodowało, że prymas zamiast poprzeć nas, tak jak obiecał, nie zaatakował nas, bo powiedział dziękuję, dziękuję, tak? Dziękuję, szacunek. Wykonujecie śledztwo, wykonujecie pracę, ale jednocześnie powiedział, zostawcie to. Zostawcie to. Dlaczego tak powiedział? Mogę tylko domniemywać. Inna kwestia, dlaczego prymas odegrał rolę w filmie Popiełuszko, wolność jest w nas. Rafał Wieczyński to mój kolega, znamy się dobrze. Ale jednocześnie go zapytałem. Byliśmy u Janka Pospieszalskiego z księdzem Stanisławem Małkowskim, czekaliśmy razem z Rafałem na rozpoczęcie programu. I wtedy Rafał pyta, czy oglądaliście mój film? To było tuż po tym, jak film wszedł na ekrany. No mówię, oglądaliśmy. Ksiądz Stanisław mówi, tak, oglądaliśmy. Jak wam się podobał? Ja politycznie odpowiedziałem Rafałowi, no dobrze, że powstał, tak? Bo młodzi ludzie się dowiedzą, kim był ksiądz Jerzy. Mam do niego zastrzeżenia, ale dobrze, że powstał. A ksiądz Stanisław mówi, ja jestem najbardziej poruszony, pozytywnie zaskoczony, podobało mi się, zwłaszcza rola księdza prymasa. Ja taki troszkę zdziwiony, bo przecież rozmawiałem z księdzem Stanisławem wiele razy i obydwaj byliśmy zdania, że ksiądz prymas no niestety zagrał tą rolę, tak? Nie pokazał, jak było naprawdę, tylko zagrał. I wtedy ksiądz Stanisław mówi, nie podejrzewałem księdza prymasa o takie zdolności aktorskie, że tak bardzo potrafi zagrać swój własny wizerunek, jaki chciałby, żeby był naprawdę. No niestety, nie rozumiem tego. Nie wiem dlaczego. Nie chcę tu Państwu mówić rzeczy, których nie wiem.
jedno chcę uspokoić, tak? Nigdy, przenigdy nie trafiłem na jakikolwiek dokument, który by świadczył o jakiejkolwiek współpracy czy o czymś podobnym ze strony księdza prymasa. Myślę, że to absolutnie nie o to chodziło. Myślę, że chodziło o to, że po prostu pewni ludzie pilnowali, żeby ksiądz prymas się nie zaangażował w tą sprawę i cały czas go atakowali pseudoinformacjami. Być może o to chodziło. Zresztą tak było przecież przed śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz prymas też był otoczony agenturą, ludźmi, którym ufał, a którzy mówili, Popiełuszko to karierowicz, szuka rozgłosu. Nie zależy mu na robotnikach, zależy mu tylko na sobie. I ksiądz prymas w to wierzył. Pytanie, no kto jest winny? I odpowiednio do tej wiary bardzo ostro traktował księdza Jerzego. Pamiętam, jak państwo lekarze z ulicy generała Zajączka składali w śledztwie zeznania, państwo Janiszewscy. Pani Janiszewska była lekarzem, dbała o zdrowie księdza Jerzego, on był słabego zdrowia, często u nich jadał obiady, zwierzał im się i zeznała w śledztwie, że gdy wracał z Pałacu Mostowskich, to wracał z podniesioną głową. Nic mi nie mogą zrobić, mam Pana Boga. Ale jak wracał od księdza prymasa, to siadał i łzy mu leciały na podłogę i pytał, czemu mój ojciec mi to robi? Ksiądz Jerzy nie rozumiał, dlaczego ksiądz prymas traktuje go tak ostro. Nie rozumiał, bo nie wiedział, że wokół księdza prymasa jest agentura, która przedstawia mu jego fałszywy wizerunek. Cierpienie księdza Jerzego, to żebyście państwo też zapamiętali, trwało o wiele dłużej, bo ono się zaczęło na wiele miesięcy przed śmiercią. Ksiądz Jerzy tak naprawdę był otoczony ludźmi, ale część z tych ludzi to była agentura. Niektórzy się od niego odsuwali, bo się bali. Zeznawała o tym pani Joanna Sokół, sędzina, która zaopiekowała się jego pieskiem po śmierci, która mówiła o tym, jak ta agentura działała. Że tak naprawdę to ona też była wzywana przez przełożonych w sądzie i powiedziano jej, jeszcze raz pójdzie pani na mszę za ojczyznę, to pani zostanie zwolniona, nie będzie pani sędziną. Odpowiedziała, co robię w prywatnym czasie, jest moją prywatną sprawą. I została wyrzucona z pracy, z sądu. Przez wiele lat nie mogła uprawiać zawodu. Ale inni nie mieli tyle hartu. Kiedy zagrożono im wyrzuceniem z pracy albo w jakiś inny sposób. Tak jak jednemu hutnikowi, który był blisko księdza Jerzego, a którego żona była stewardesą, latała na liniach międzynarodowych. No i któregoś razu spisano ją na linie naziemne. Powiedziano jej, że że została spisana dlatego, bo mąż rozrabia z tym Popiełuszką. Tak? Co zrobić, pyta, żeby mogła wrócić. Niech napisze jakąś notatkę na temat spotkań. No i tak się stało. To były często bardzo proste metody. One nie były nawet jakoś tam bardzo brutalne, nie musiały być bardzo brutalne. Często były po prostu wyrafinowane. Ale w ten sposób wyłapywano ludzi z otoczenia księdza Jerzego i ksiądz Jerzy widział, co się wokół niego dzieje, że pewnych ludzi ubywa, że pewni ludzie zachowują się dziwnie. Także jego cierpienie zaczęło się na wiele miesięcy przed śmiercią. Bo on pani Grabińska, z którą rozmawiałem, mieszka na ulicy Słowackiego w Warszawie. Muszę państwu powiedzieć, że o tym nie mówiłem. Ona powiedziała mi o tym kilka miesięcy temu. Nie kilka miesięcy, już po napisaniu książki. W październiku tego roku, czyli dwa miesiące, półtora miesiąca temu. Powiedziała mi, że 18 października rozmawiała z księdzem Jerzym. Za jej zgodą nagrałem jej wypowiedź. Ale z pamięci spróbuję powiedzieć to, co mi powiedziała. Sens jej wypowiedzi był taki. Spotkałem się z księdzem Jerzym 18 października i on mi wtedy powiedział, że wszystko, co miałem do powiedzenia na temat, powiedział, dając do zrozumienia, że to prymas niestety, że wszystko, co miałem do powiedzenia na mszach za ojczyznę, już powiedziałem i więcej mówić nie będę. Pani Grabińska powiedziała mi to na dyktafon półtora miesiąca temu, dając do zrozumienia, że ksiądz Jerzy miał więcej nie prowadzić mszy za ojczyznę. Ale te słowa, które powiedział jej 18 października, mają jakiś symboliczny wymiar, tak? Jeżeli pamiętamy, że 19 października został uprowadzony. Mają jakiś symboliczny wymiar. One dla mnie pokazują, jak wielkie było cierpienie księdza Jerzego. Cierpienie, z którego niewiele osób zdawało sobie sprawę, że ta pętla się zaciskała wokół niego nie tylko ze strony szykan SB, ale także ze strony tych, którzy byli najbliżej niego, ze strony jego przełożonych, przyjaciół. Wyobraźcie sobie państwo, jak wielka musiała być samotność tego wspaniałego kapłana. A później jeszcze ta cała nagonka po śmierci, tak? Proces toruński, o którym wszyscy wiemy, że tak naprawdę był procesem oskarżycielskim księdza Jerzego.
Później przez wiele lat zaciemnianie prawdy o tej zbrodni. A później ci, którzy byli jego przyjaciółmi, za takich się uważali. Jak Adam Michnik, nazywali tych, którzy wydali wyrok śmierci na niego, ludźmi honoru. Co się dzieje dzisiaj na naszych oczach? Pamiętam, jak umarł Wojciech Jaruzelski, to pojawiły się głosy. Daniel Olbryski mówił, że gdyby żył ksiądz Jerzy, odprawiałbym mszę pogrzebową. Pojawiały się głosy, że ksiądz Jerzy chciałby pojednania. W Górsku otworzono centrum imienia księdza Jerzego Popiełuszki 17 października. Bronisław Komorowski otwierał. Jego ściany zdobią wizerunki obrotu okrągłego stołu. Ksiądz Jerzy ma się stać takim patronem pojednania pomiędzy PRL a III RP. Tylko że gdzieś tutaj umyka nam najważniejsze. Prawda. Prawda. Czyli mamy się pojednać, ale prawdę o tej zbrodni zostawić. Nie dociekać. Czy naprawdę to jest bez znaczenia? Jeżeli to jest bez znaczenia, no to myślę, że bez znaczenia jest prawda o żołnierzach wyklętych. Czy byli bandytami, jak nam mówiono przez wiele lat? Czy byli bohaterami? Bez znaczenia jest prawda o to, kim był pułkownik Ukliński, agent, sprzedawczyk, zdrajca, czy bohater? Może to jest też bez znaczenia. Może tak naprawdę bez znaczenia jest, kto zabił polskich oficerów w Katyniu. Tyle lat nam mówiono, że zrobili to Niemcy. Przecież to nie wróci tym żołnierzom życia, tak? Zostawmy to. Nieważne, kto zabił. Samo Pana Boga, tak? W ogóle zostawmy może najlepiej historię, najnowszą historię Polski. Nie dociekajmy. Tak się pojednajmy na kłamstwie. Czy to rzeczywiście, czy cokolwiek można budować na kłamstwie? Andrzej Witkowski, człowiek, który nauczył mnie, że bez względu na wszystko trzeba dążyć do prawdy, nie zgodził się na to. Ja też się na to nie zgadzam i mam nadzieję, że Państwo też się na to nie zgodzicie.